I dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na Speedrunie 6.0. Kolejny odcinek, zapraszam do analiz na żywo oraz analiz po partii. Jeżeli będzie ciekawa, gram na 10 minut, komentuję ruchy, mam nadzieję, że nauka będzie owocna. Zapraszam serdecznie. No i tak, mamy ruch C4, bardzo lubię grać posunięcie E5 po tym posunięciu. Od razu powiem, że taki ruch E4 wtedy byłby bardzo fajny czarnymi, bo tutaj te C4 wtedy traci po prostu sens, robią się takie dziury w centrum. Skoczek C3 i teraz bardzo ważna rzecz, już w drugim posunięciu. Goniec B4, bardzo fajny ruch. Chodzi o to, że gońcem chce zbić skoczka. No i nie bez kozery, tutaj przeciwnik gra skoczkiem na D5, atakuje gońca. I uwaga, kiedyś widziałem w takiej partii, Karłany, że Karłana wracał gońcem na E7. Karłana, bądź Anant, ale to panowie wiedzą jak, o co tutaj w szachach chodzi. E, w ogóle tak, oddanie tego gońca za skoczka jest czarnymi bardzo fajne, z uwagi na to, że gramy D6 i pionki na czarnych polach strategicznie będziemy stać dobrze. Tutaj możemy sobie tego skoczka stąd wygonić, można też zagrać oczywiście D6. Odbijam to Hetmanem i wszyscy są zadowoleni. Myślę, że czarne nie mają tutaj problemów, jeśli chodzi o grę w debiucie. Przeciwnik zagrał d4 i jest to według mnie bardzo fajny ruch, ale gramy od razu d6, żeby przytrzymać centrum, otworzyć gońca. Nie możemy zostać w tyle, jeśli chodzi o rozwój. Posunięcie d5, tak się zastanawiam, co to za posunięcie teraz. No bo ja mogę też przepchać pionka, chociaż tego nie chcę robić. Chyba bicie będzie ok, bicie. I wyprowadzenie po prostu skoczka, tak, nie ma tutaj za dużego chyba wyboru, jednak otworzenie linii może mieć no, normalne skutki, chociaż teraz jeszcze przeciwnik pozwala na zagranie posunięcia f5, no więc o taki ruch się pokuszę, żeby wstawić później tutaj skoczka. Goniec g5 groźne nie będzie, bo zawsze mam skoczek d7. Hetman E7 stoi według mnie dobrze. Zobaczcie, E3 i przeciwnik sobie zamknął gońce, więc swobodnie wyprowadzę sobie figurę. No i zobaczcie, gram czarnymi i kto ma centrum? Widać to w załączonym obrazku. E, prawdzie, białe mają parę gońców. Ok, tyle że te gońce. Pytanie teraz jest takie, czy one mają wystarczającą siłę, żeby mnie tutaj ukarać za to. Robię roszadę. Skoczek E2 wygląda dziwnie. Ja bym grał skoczkiem na F3. Rozumiem. Gość przerzucił skoczkę na C3. Zwracam honor, to już nie wygląda dziwnie. E, to wygląda całkiem w porządku. No i teraz pytanie, jak grać dalej. E, narzuca mi się skoczek D7, B4 może być zagrane, A5 poczęstujemy przeciwnika, zawsze mamy tutaj ruch, goniec, D7. Dobra, skoczek D7. Z planem skoczek C5 oczywiście może wejście na E4. E, takie możliwości istnieją. Jeszcze mi się narzuca posunięcie E4, żeby wstawić tu skoczka. B6 goniec, B7 również wygląda fajnie. Tego pionka można próbować atakować, nie jest to jakaś tam konieczność. Podoba mi się również ruch F4, chociaż za szybko, może nie ma co tego posunięcia grać. E, jeszcze się zastanawiam nad A6, B5 skoczek na B6 z planem wejścia tutaj. To będzie dobre miejsce dla skoczka z D7. Zagramy A6. E, Goniec zagram na C4. Pomógł w tym przeciwnik. Będzie chciał grać zapewne tutaj, co mi nie przeszkadza. I skoczek na B6. Ten skoczek ładnie pilnuje pola A4. Goniec D7, jeszcze jak zagram. Właśnie ja chyba nie chcę grać goniec B7, żeby atakować tego pionka, tylko goniec D7. Wydaje mi się, że to ma więcej sensu. Raz, że asekuruje posunięcie A4. Bronię posunięcia. U, przepraszam. Pionka oczywiście, F5. Bronię przy okazji. No i pytanie, czy ten goniec czarnopolowy i przy czarnopolowych, znaczy się przy parze gońców, czy to ma miało sens z białymi. No cóż, w tym wypadku patrząc na pozycję, według mnie czarne mają się nieźle. Jeśli chodzi o takie ustawienia oczywiście taktyczne, znaczy bardziej strategiczne niż taktyczne. No i cóż, zobaczymy jak przeciwnik będzie się dalej zachowywał. Um, Wieża E1. Dobra, jakiś taki ruch jest pewnie kombinowany. Słuchajcie, proste posunięcie. Wieża AC8. Yy, chyba lepszych ruchów nie ma. Prostym planem może być zdwojenie wież. Yy, zostawiłem jeszcze celową wieżę na F8, że może tutaj by coś człowiek zagrał. Teraz takie wejście mam bardzo fajne. W sumie, dlaczego by tego nie wykorzystać? Jak goniec to zbije. Zbijamy wieżą. Jasne. No i mamy yy, różnobarwne gońce gdzie goniec b2 póki co no stoi jak stoi. No pozycja może nie jest przegrana białymi absolutnie, ale oceniam ją jako bardzo dobra czarnymi. Plan może być też prosty. Mogę spróbować zagrać skoczkiem na g4, wejść hetmanem. Już się pojawiają tutaj od wieży jakieś taktyczki. Zobaczcie, jakby słyszał. W każdym razie wsadzam wieżę na c8, atakuję tutaj. Sprawa chyba prosta, no cóż, póki co będę naciskał na przeciwnika. I w szachach ważne jest też to, znaczy wiele rzeczy jest ważnych, ale jedną z nich jest to, że nie trzeba próbować maksymalnie grać w taki sposób, że a, muszę tu zdobyć tego pionka. Powoli naciskać na przeciwnika, naciskać, naciskać, aż balonik pęknie. Ale zobaczcie co przeciwnik zrobił, Oddaję tutaj dwie figury za wieżę, więc takie prezenty to się przyjmuje w ogóle bez mrugnięcia okiem. I dwie figury na wieże powinny dać radę. Teraz tylko pytanie jest takie: Aha, przeciwnik broni tu Pionka, ok. E, o to mi chodziło, co on właśnie dalej będzie tutaj kombinował. Hetman na D8 z planem Hetman C7, żeby wspomóc wieże. Bo jak wieża C1. A, to też mam opcję bicia Pionka, no przecież. E, dobra, Hetman D8 i tak jest dobrym ruchem. Zobaczcie, że przeciwnik nie ma żadnej kontry. Póki co, Hetman D2, mogę skoczek E4. I chyba w ogóle wykorzystam to i zagram dosyć szybko. Zobaczcie, stępem atakuje I atakuje I bronię. Więc się trzyma dobrze. Jakieś pułapki w stylu. Chociaż nie, zagram Hetmanem na C7 i będę tutaj atakować dobrze po linii C. O, słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo dobrze w tej pozycji. Skoczek wszedł. Jakieś posunięcie F3. Można spróbować zagrać wieża C2 z stępem. Oczywiście tu się liczy już taktyka. I myślę, że każdy z nas, który posiada jakieś tam swoje umiejętności szachowe, no już powinien tutaj sam wypracować sobie tego typu rzeczy. Znaczy, ja mogę pomóc w tym, żeby pokazywać błędy oczywiście, próbować je wykorzystywać, no ale siła gry oczywiście już jest po waszej stronie. Każdy z nas jest w stanie się tego uczyć. Myślę, że tak, tutaj Hetman wejdzie, tam nic nie grozi. Chodzi o to, że gram tutaj. I skubię pionka. Także tutaj już przeciwnik widać, że się sypie. Ale zobaczcie, graliśmy normalnie partię. W sposób bardzo prosty wyprowadziliśmy figurę. Przeciwnik po prostu podstawił, wykorzystaliśmy to i tyle. Um, tutaj też nie było jakichś spektakularnych ruchów. Takie bardzo logiczne myślę. I to nawet nie był jakiś bardzo mocno. Oklepany debiut, to jest też fajne, że w szachach przede wszystkim gramy na głowę. Tu po prostu trzeba też liczyć, bo niektórzy by się przestraszyli takiego ruchu. Zobaczcie, że tu goniec broni. Goniec broni też na F5. Hetman nic nie może zrobić. Jasne, trzeba zawsze na kontry przeciwnika uważać. Trzeba być czujnym do końca. Tego się nabywa podczas, podczas gry. Słuchajcie. Każdy z nas jest w stanie się tego nauczyć. No i tutaj skoczek F2 jest opcja widełek. No więc przeciwnik po raz kolejny podstawił. Szachy i kawa to dobre połączenie. Pamiętajcie, dzisiaj duży kubek kawy. Już drugi. Nie chcę wam, słuchajcie, siorbać, sorry. A. No dobra, zbijamy wieżę wielkiej. Tutaj też chyba opcji nie ma. Prosta sprawa. Słuchajcie, wymieńmy hetmany. Wymieńmy hetmany, będzie łatwiej. Idziemy na uproszczenia. No tutaj, jak już sami widzicie, nie chce przeciwnik wymieniać hetmanów. Jak sami widzicie, już się sprawa chyba tutaj upraszcza. Gramy tak, żeby otworzyć gońce, mieć opcję. I tu mam mata w dwóch, zobaczcie, jak fajnie się to ułożyło. Hop, dosyć niezauważalny mat. To no, Można takie rzeczy przeoczyć. Ok, no dobra. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. Dobijamy powolutku do 1400. Mamy gościa już 1457, świetnie. E4, E5. No i teraz pytanie: jaki wybrać debiut? Ja myślę, że spróbujemy jeszcze taki gambit centralny D4. Można zbić Hetmanem. Tyle, że ja lubię sobie po poświęcać pionki. Ok, i goniec C4. I czy przeciwnik weźmie to do końca? Zastanawia się. Jeżeli nie weźmie, to oczywiście wybije to skoczkiem. No i goniec bije. Ok, gońce świetnie działają. Ja myślę, że przeciwnik może zagrać tak to będzie jak najbardziej OK. Po takim ruchu szybciutko skoczek na F3. Yy, dobra, tu myślę, że skoczek na C3 zagramy, żeby mieć opcję hetmanem. Od razu wybił, proszę bardzo, wybijamy. No to, słuchajcie, para gońców teraz jest świetna, ale tutaj E5, on wejdzie tu, ja hetman D5, grozi mat, wzięcie skoczka, F5, bicie w przelocie, no tak. Nie, F5 nie można, bo jest Matodazu na F7, co nie podpowiadacie. Gramy e 5 No i zobaczcie, ten gambit. Duński, gambit duński, e, tak to się chyba nazywa. Działa. Jak widać nawet na poziomie tym e, dosyć wysokim działa. No i Hetman D5, najprostsza rzecz, jaka może być. W tego typu schematach E4 E5. Odbijamy figurę. Lub dajemy mata, to już od przeciwnika zależy, co wybiera w danym momencie. No tak, oddanie figury, jasne. No i teraz jeszcze muszę zadbać o mojego króla. Szybki skoczek F3 z obroną mocną. D6. Możliwe, że mogę sobie to olać i zostawić i zrobić po prostu roszadę. Koniec B7, jasne. Tutaj skoczek taki będzie posunięcie miał. Dobra, roszadę trzeba zrobić. I wieża AD1. Dlatego, że. Zobaczcie, zagram tak. Chodzi o to, że on nie może zbić tu. On może zagrać tak. Na gońca, ale wtedy mam goniec D5. No to teraz, chyba Hetman G4, skoro nie ma gońca z C8, Hetman G4 odchodzimy tutaj od ataków. No, gość zagrał po to, żeby odejść skoczkiem, ale mógł na A5. Tyle że, het, czy tyle, że miałem gońca na D5 zaplanowanego. Tu grozi bicie, to jest raz. Dwa, że grozi ruch piękny E6 z opcją mata. No, tak jak mówię, te gońce to jak przecinaki. No i w tym wypadku, właśnie, przeciwnik to zauważył. W tym wypadku jeszcze tutaj widzę taki, e, taką prowokację H4, bo czasami grają ludzie H5 z rozpędu, a w tym wypadku będę miał bicie na G6. To taki ruch też prowokacyjny, posunięcie H4, chociaż ten ruch też jest mocny, no bo ja zagram H5 sam, to już będę miał opcję bezpośrednią na bicie. Nie muszę wcale tam też zbijać, nie jest to. No właśnie, zobaczcie, przeciwnik również tutaj podstawił. E, sprawa jest e, już banalna. I teraz pytanie, czy grać tak z odsłoniętym szachem? On zagra F6. To wszystko wygrywa. Ja się jeszcze zastanawiam, czy taki ruch nie jest fajniejszy, bo tutaj i tutaj. A nie, myślę, że E6 jest ruchem dobrym, mimo wszystko. Jeżeli będzie F6, to jest szach, tutaj w ogóle taki ruch E7 jeszcze jest. No tak, tu już jest. Koniec partii, nie ma jak się bronić. Zobaczcie, gość się trochę tutaj zaplątał z, te, z tej strony, co nie? Tu mogę też zbić. Yy, mogę też tak. Nie, tak nie mogę, bo tu i tu. No dobra, Hetman H6, król G8, E7, widełki przy okazji szach. Gońce zrobiły swoją robotę odbicie, wiadomo zdobycie Hetmana Mata jeszcze nie ma, ale to już jest kwestia dosłownie paru posunięć Szach, no i tu odbijamy oczywiście wieżę albo dajemy Mata od razu No dobra, Gambit duński zadziałał dobrze Gość chce rewanż Spoko, no i zrewanżujmy mu się tym samym posunięciem E4, E5 Zobaczymy co on wymyśli e, No to skoczek na C6, koniec C4 Dobra Skoczek C6. Goniec D5. W ogóle na pierwszy raz się z czymś takim widzę. Słuchajcie, spotykam. Goniec D5 jest trochę bezsensownym. Zobaczcie, bo i tak wyprowadzam skoczka na F6 i chcę go walnąć. I tak. A po wybiciu tutaj na C6 po prostu wybijam. Oto gościu oddaję gońca za friko. Znaczy się parę gońców bez żadnej walki. Zbijam. Bez mrugnięcia okiem. I wracam skoczkiem. Chcę zbić pionka. Prawdopodobnie będzie ruch C4 i skoczek na G6. Zobaczcie, goniec ma świetną furtkę. E, tutaj się wszystko też trzyma. Goniec E7 się zastanawiam, ale myślę, że goniec C5. Naturalnie, tutaj sobie będziemy celować w F2. Skoczek G6 stoi nietypowo, ale ja te takie skoczki bardzo polecam. E, one stoją fajnie, dlatego że mamy możliwość fajnie wejścia na F4 w pewnym momencie. Skoczek będzie chciał zagrać tu. Ja będę miał F5 dla niego przygotowane. Dlatego zagramy sobie najpierw D6. E, I skoczek na E4, i, sko i goniec sobie zagrywa tutaj, bo będę miał taki ruch F5. Chociaż będę musiał uważać na wtrącenie. Choć to chyba groźne nie jest. Jeszcze oczywiście czeka mnie roszada. No i w tym wypadku w sumie goniec E7 też by był niezły. Jest ruch A5. A4 wróć. E, to gramy A5. Tak, żeby tutaj ograniczyć skrzydło, żeby nas nie przestraszył przeciwnik. Możliwe, że goniec E3 będzie grane. Co mimo wszystko jest według mnie fajne. Czarnymi, oczywiście to wybijemy. Miękko. Poszło miękko. Roszada. Tak po prostu. I tutaj F5 będę groził. No i zobaczcie: czarne mają parę gońców. Żadnych problemów. Przeciwnik zagrał bardzo dziwnie tym gońcem na D5. I to już też nie mamy debiutu, tylko mamy po prostu grę na głowę. I trzeba. Jakby to powiedzieć? No trzeba próbować. Próbować własnymi siłami grać dobrze na tę głowę. Ja wiem, to się łatwo zawsze mówi. W praktyce wychodzi trudniej, ale wszystko jest do zrobienia. No dobra, F5, chociaż tak myślę jeszcze H3, żeby tu skoczek nie wszedł, ale. Nie F5, bo jak skoczek wejdzie, to ja się tego nie boję. Gram H6 mimo wszystko, jak skoczek wejdzie tutaj, to go trzasnę, trzasnę, zagram Hetmanem, odbiję pionka. Nie ma, nie ma tutaj chyba trudnych rzeczy. Skoczek zagrał sobie na C3. No dobra. Przeciwnik nie ma jeszcze roszady i bardzo mnie kusi takie zagranie. Możliwe, że to jest dobre. Bicie, bicie, bicie tu i tu. Dobra, tak. Przeciwnik nie ma roszady i możemy sobie w ten sposób zaatakować centrum. I zobaczcie, raz tylko bronię to, ten punkcik, ale jak on zbije skoczkiem, gram tu. I są problemy. Hetman nie obroni, znaczy bo tam jakiś jest też goniec F5. Jak tutaj będzie obrona, to jest też H6 podważenie. E, no tutaj są problemy. Tu są problemy. Wieża E8. Jeszcze tak się zastanawiam, czy Hetmanem tu nie można zagrać. Znaczy zagrać można, tylko że zagra Hetman na E2. Nie, no wierzą, wierzą. Wierzą, bo jak Hetman E2, no to ta podwieże pod wej wejdzie pod wieże i tutaj się robią problemy. Dobra, no i koniec F5. Tutaj też trudne to nie jest. Zwróćcie proszę uwagę, że jak skoczek zagra tu, to gram H6. Jeżeli G4. No właśnie, jeszcze się zastanawiam, co jest po G4. No tutaj będę musiał chyba odejść gońcem. Ten wróci. Zagram tak, ten wróci, zagram tak. Hetmanem. Ten wróci. Tam jakieś bicie. Nie, no to jest wygrana. Tu już jest tak, tu już jest koniec partii. Dostrzegamy możliwość. Właśnie, daleko my też nie musimy, ja sobie zdaję sprawę, że ciężko jest też daleko bardzo policzyć wszystko, ale ja sobie zdaję sprawę, że wystarczy czasami... O! Yy, znaczy ten ruch też widziałem. Zbijamy. A, to przeciwnik nieco się uratował, faktycznie. No i muszę wybić. No w piątkach się wyrównało. Ale zaraz. No przecież ja mam taki teraz ruch i on się teraz nie obroni, bo on F3 nie może zagrać. Znowu zrobił niby naturalne posunięcie, roszadę, ale on się z tej roszady nie wybroni, bo goniec stoi na straży. No więc figura tak czy siak leci. E, chyba, że jeszcze taki ruch jest. Bo jak ja zbiję tutaj, to on może zbić tu, ok. I jeszcze tam są jakieś poświęcenia ciekawe. Wieża E2. Nie, 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 poświęcenie nie działa. Dobra, on mógł się uratować, nie uratował. Nie uratował się. Zbijamy oczywiście skoczka. Okej, okay, no to tutaj redukcja figur jest. Po naszej stronie wszystko do końca. No i się bardzo uprościło. Wieża tutaj. A, wieża B3. Słuchajcie, no ta wieża już koślawo stoi. Skoczek E5. No myślę, że ten już, ta, ta, ta końcówka już chyba nie wymaga już takiego dużego komentarza. Skoczek E5. Po prostu realizujemy przewagę. A tu jeszcze w ogóle grozi teraz bicie, bicie i tutaj uproszczenie, jak jakiś tam pionek zagra. O właśnie i możemy sobie to teraz wykonać. Hop. Hop. Same pionki idą. pilnuje. Damy mata pionkami. Damy mata pionkami. Król stoi w pacie, ale jeszcze wystarczy zagrać na przykład tak i tak, a skoczek b4 i mat pionkiem. Mat pionkiem, rzadki, rzadko spotykane posunięcie, be, 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 rzadko spotykany mat. Ciekawe czy przeciwnik chce rewanż. Ja sobie y, przejrzę tylko tę partię, ten początek. Słuchajcie, bo według mnie. E, chcę, znaczy, chcę sprawdzić, jak to dokładnie wyglądało z silniczkiem. No koniec D5, bzdurka, no bzdurka totalna. E, skoczek K6 jak najbardziej dobrze. D3, no i każe, przeci... każe tutaj silnik zbijać, więc jest OK. C4, skoczek G6, wszystko się zgadza. No i goniec C5, wszystko jest dobrze. Czekajcie, goniec C5, co jest lepsze? Goniec B4? D6. Aha, tutaj maszynce chodzi o to, żeby zagrać D6 i trzymać gońca na E7, który się bardzo przydaje po tej diagonali. E, tak, bardziej obronnie. E, tak, to tu, tu się zgadzam. Można w ten sposób e, jak najbardziej zagrać. E, jeszcze też jest opcja goniec B4. Chodzi o to, że jak goniec się zasłoni, no to my mamy posunięcie znaczy to zawsze wymienimy. Możemy też A5 zagrać, ale Skoczek będzie miał dobrą placówkę na F4. I to chyba tylko o to chodziło. A dobra, ale jest goniec C5 też jest w porządku. To, że pokazuje tu taki znaczek, to słuchajcie, nie ma się co przejmować. To jest też okej, okay. To jest też okej, okay. bo jesteśmy ludźmi. Normalny ruch. E, D6. Skoczek zagrał. Tutaj znowu na B4 pokazuje, ale okej, okay, tu miałem swój plan i grałem go A5. Tu jest cały czas przewaga czarnych. Roszada H3 błąd. No F5. Skoczek wrócił. I E4. Najlepsze posunięcie jednak się okazuje. Skoczek zbija. Hetmanem każesz grać. Zobaczcie, jaki wariant. Tak, tak. Tak, to jest wymuszenie, skoczek musi, bo jeżeli skoczek tutaj, to tu faktycznie wygrywam. Jeżeli skoczek tu, to Hetman F7, jeżeli tu... To Stockfish powiedział, że tak trzeba. W ogóle dwa wykrzykniki, zobaczcie co się dzieje. Tak, goniec F5, dobra. Skoczek G5 jakiś, który chyba nie ma znaczenia, bo zbijamy tu i wygrywamy figurę, ale jak Hetman odejdzie... Na E2 to wieża E8 bazując na tym związaniu. Tutaj. Skoczek F4H. Chodzi o to, że figury wchodzą jak w masełko. I chociażby jak Hetman nie wiem, odejdzie, nie wiem, tutaj dajmy na to. To jest bicie tu. A jak odejdzie na F1, to jest chyba agoniec D3. Jejku, jaka masakra. Hetman odchodzi, Zakładając, że Hetman po prostu będzie uciekał. No tak, ten Hetman nie gra Hetman F6, bez jakości gramy tutaj jak chcemy. Zgadza się, tu jest już koniec partii. No, można było. No tak, tak, dokładnie zagrać. Faktycznie, zobaczcie, jak to jak to dobrze się. dobrze sobie panalizować. I Hetmane 7 lepsze od wieża E8. Ale poszło tak. To dalej jest wygrana partia. A każe grać Hetmane 7, czyli ten sam wariant. Niestety ja zagrałem gorzej, choć też dobrze jest w tej sytuacji. A taki wariant pokazuje, bić, bić i zagrać hetmanem na H4, żeby tu atakować. Jeżeli G4, goniec F2. Jakie ciekawe, no i jak bicie, to wieża E4, ojej, z wygraną, no tak, tutaj i tutaj. Wow. No tak, to, to nie jest dosyć, to nie jest trudne, słuchajcie, jak sobie przeglądamy właśnie tego typu rzeczy, to potem w kolejnych partiach łatwiej nam jest grać. No i tutaj się trochę wykaraskał mi przeciwnik, ale zrobił krótką ruszadę, co jest poważnym błędem. Przeoczenie? Taki ruch jest lepszy. No dobra, ale tak mi się wydawało, że też wygrywam. Jak on ma się bronić? Tutaj. Tutaj. A, i Hetman H5, dobra. To, co mówiłem wcześniej, czyli Hetman H4 było lepsze, bo nie wpuszczał tu nigdzie białego Hetmana. Oko. No tak, 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 tak. ale no, tutaj przeciwnik, no, już y, nie ogarnął. Zagrał po prostu już błędnie. No, a tutaj to już jest sprawa prosta. Dobra. Ok. Dobra, zagrajmy jeszcze jedną partię. No i dobra, niech będzie ten gambit duński. Zobaczymy, czy przeciwnicy na to po prostu. A jednak nie idą na to. To teraz zbijamy sobie tu pionka. Chodzi o to, że jak zbiję skoczek, to gram od razu F4, budując szybko centrum. I teraz mm, nie chcę wpuścić gońca tu. Znaczy zastosuję może mały trik. Zagram tak. Jak goniec zagra tu, może tak. Też mam opcję bicia, jakby co. E, tu będziesz grał? No możesz. Skoczek F3. D6 powinien grać. Ojejku, słuchajcie przeciwnik gra a6, h6 najgorsze ruchy w debiucie, no nie można w ten sposób grać, tylko teraz pytanie jest jak dalej wykorzystać, no jest dobrze, bicie się zastanawiam, ale tutaj może być to zbyt ryzykowne bo tam jest proste odbicie, hetman wchodzi, chyba mam za mało figur do ataku hmm. hetman d5 z kolei on hetman tu albo tu bo jak zagra d6 to już będzie trudniej, a jeszcze d6 Gość nie ogarnął, że można zagrać. A czy można grać naturalnie? Oczywiście też z końcem, skoczkiem z i wszystko działa. Ok. Hmm. Ja się zastanowię. Hmm. Nie, dobra, zagrajmy dziko. Zagrajmy najpierw tak. Z prostą groźbą Mata. Hetmane 7 jakiś mi się wydaje, że trzeba. I po prostu zagram tak. On wyjdzie z koczkiem, ja wrócę. I tyle, no jakaś tam opcja, skoczek d5 się pojawi. Oczywiście brakuje mi jeszcze ruszady. No ten ruch mój jest taki, ja bym powiedział, nieco kontrowersyjny, ale wszystko tutaj działa. W sensie nic tu się złego nie dzieje. Gramy, tak? Oczywiście wejście skoczkiem tu to Hetman 2 to też jest policzone. No d6 musi przeciwnik zagrać, no musi. I zrobimy sobie szybką ruszadę i e5 będę groził. W każdym razie, tu się już dzieje. Nawet po ruchu B5, goniec... A nie, na no, koniec na B3. No tak, koniec na B3. A zobaczcie, też utrudnialiśmy. O, to zagranie jest ciekawe. Tyle, że mam takie posunięcie. I nie zawaham się go użyć. Chodzi o to, żeby ten skoczek. Zobaczcie, jak gość nie gra D6, to my musimy wykorzystać w pewnym momencie taki ruch, bo skoczek będzie miał dobrą placówkę. No rąbnie mi tu, jasne, ja muszę odbić, ok, skoczek nigdzie nie ucieka, chyba zagra D6. Ja będę mógł też zbić tego pionka w ogóle, tylko... Chyba nie chcę tego robić. A nie, no to tutaj już prosto wygrywam. Skoczek na D5. Teraz to już tutaj skoczek wlatuje na C7. No i dokładnie jest trzask. E, czy tu mata nie ma żadnego? Tu, tu. To no nie ma. Mogę jeszcze go postraszyć, zagrać tu i tu grozić matem. Tyle, że po tym ruchu on zagra D6 na pewno. A spróbujmy. Dlaczego nie? Może wieżą odejdzie i zobaczy, że może ma szansę to, uwier to uwierzą uciec. No właśnie. Słuchajcie. E I skoczki zrobiły robotę. Dobra. To by było na tyle, moi drodzy. Na dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Te zasięgi są ważne na YouTubie. I pozdrawiam serdecznie. Cześć!